Osoby często oglądające moje materiały dobrze wiedzą, że uwielbiam horrory, czy to zwykłe straszaki, gdzie nie możemy się bronić przed wrogami, jak i survival horrory, gdzie zarządzanie kwipunkiem jest kluczowe do przetrwania. Był jednak pewien rodzaj przerażających gier, których unikałem. Były to produkcje stworzone w programie RPG Maker. Dlaczego to robiłem i teraz żałuję? Hejka wszystkim! Z tej strony Mario z ostatniej Tawerny, a dzisiaj odpowiem wam na to pytanie. Zapraszam. thank <laughs> you Zanim przejdziemy do gier, należy wspomnieć o samym programie. RPG Maker, znany w Japonii jako RPG Tsukuru, to seria narzędzi pozwalających na tworzenie gier bez szczegółowej znajomości z zasad programowania. Jak sama nazwa wskazuje, są one przeznaczone głównie do tworzenia gier RPG w stylu graficznym przypominającym starej od RPG, jak na przykład pierwsze odsłony Final Fantasy. Ale w sprawnych dłoniach ten program może służyć do tworzenia innych gatunków gier, jak właśnie horrory. Pierwsza wersja Software'u powstała w 1992 roku pod nazwą RPG Tsukuru Dungeon 98. Nie zamierzam zagłębiać się w dość ogromną historię programu, bo nie o tym jest ten materiał. Natomiast pierwszy horror stworzony w RPG Makerze, a dokładniej we wspomnianej pierwszej wersji programu, był Corpse Party z 1996 roku. Zanim zacznę opowiadać o cechach szczególnych protoplasty horrorów z RPG Makera. Krótkie wyjaśnienie. W materiale będziecie mogli zobaczyć wersję z 2021 roku stworzoną akurat w Unity, ale sama mechanika czy fabuła nie zostały zmienione. Korps party zaczyna się dość uroczo. Grupka przyjaciół zostaje do późnej godziny w szkole, by poopowiadać straszne historie, postraszyć się nawzajem i pożegnać jedną ze swoich koleżanek, która przenosi się do innej szkoły. Przed zakończeniem spotkania paczka postanawia przeprowadzić rytuał przyjaźni, który ma doprowadzić do stworzenia nierozerwalnej więzi między nimi. Po tym wszystkim, kiedy mają się już zbierać, następuje trzęsienie Ziemi, w trakcie którego podłoga się zawala i wszyscy spadają. Na szczęście przeżyli, tylko stracili przytomność. Po pobudce okazuje się, że wszyscy znajdują się w zupełnie innej szkole, w której przed laty doszło do okropnej serii morderstw. Gra podzielona jest na 5 głównych epizodów, gdzie wcielimy się w inne postacie i będziemy zwiedzać szkołę w poszukiwaniu wyjścia. Gra głównie korzysta z drastycznego gory, Mimo stylistyki dzieją się rzeczy okropne, czasami zobaczymy to na własne oczy, a czasami będą tylko napisy opisujące makabryczną scenę. Problemem wielu może być fakt, że krzywda dzieje się osobom niepełnoletnim, a charaktery większości postaci sprawiają, że czujemy do nich sympatię. Jednak nie można odebrać korps party umiejętnego rozbudzenia ciekawości gracza, który chce się dowiedzieć, dlaczego to wszystko się dzieje. Sama rozgrywka polega na eksplorowaniu otoczenia i rozwiązywaniu bardzo prostych zagadek środowiskowych. Czytanie notatek i rozmawianie z dobrymi duchami powoli przybliża nas do odkrycia tajemnic szkoły. Niestety narracja jest mocno burzona przez mechanikę zakończeń. Otóż każdy epizod możemy zakończyć na wiele złych endingów i tylko jeden dobry, a fabuła jest tak skonstruowana, że nie przejdziemy do następnej części historii bez uzyskania dobrego zakończenia, a decyzje wpływające na uzyskane zakończenie potrafią być bardzo mylące. Dla przykładu podam jedną z możliwości w pierwszym rozdziale. Jeśli nie chcecie sobie spoilerować, to zapraszam do podanej na górze minuty filmu w celu pominięcia spoilera. Otóż w jednym z pomieszczeń znajduje się szkielet. Obok niego znajduje się wiadomość napisana prawdopodobnie przez Marłego, która mówi. Pod żadnym pozorem nie czytajcie gazety. Mówi ona o papierze znajdującym się w tym samym pomieszczeniu. Ja jako osoba przyzwyczajona do tego, że tylko zbyt ciekawskie jednostki przeczytałyby taką gazetę, posłuchałem wiadomości i wyszedłem z pomieszczenia. Co się okazało? Tutaj ciekawość to nie jest pierwszy stopień do piekła, ponieważ przeczytanie gazety zaprowadziło mnie do złego zakończenia i musiałem powtarzać. Etap. Ten przykład nie jest tak drastyczny jak niektóre, ponieważ po wczytaniu zapisu mogłem wrócić do pomieszczenia i spokojnie przeczytać zawartość. Jednak są momenty, w których możemy podjąć złą decyzję, która jest nieodwracalna i potem zapiszemy grę. Wtedy musimy powtarzać cały etap od nowa, a niektóre wymagania na dobre zakończenia będą zmuszały nas do wielokrotnego przechodzenia tych samych epizodów. Chyba, że skorzystamy z solucji, ale to wtedy psuje mocno obcowanie z produkcji. Jednak to tak naprawdę najpoważniejszy problem Corp Party. Jeśli wam powtarzanie etapów czy korzystanie z solucji nie będzie przeszkadzać, to warto zapoznać się ze strachem i klimatem, jakie produkcja buduje. Bo cała atmosfera i ogólny gore są niesamowite, a zwroty akcji potrafią naprawdę wbić w fotel i zostawić gracza z takim ale jak to? Tutaj nie występują żadne tanie jumpscare'y, a nieoczekiwane spotkania z zagrożeniem potrafią podnieść poziom adrenaliny. Tyle o Corpse Party. Przejdźmy teraz do serii o dziwacznych facetach. Seria The Strangement to zbiór czterech gier stworzonych w programie Wolf RPG, który mocno opiera się na RPG-makerze. Każda z produkcji posiada innego bohatera i antagonistę. Pierwszą grą jest The Crooked Man, gdzie wcielamy się w cierpiącego na depresję Davida, który wprowadza się do nowego mieszkania, w którym dzieją się przerażające rzeczy i postanawia on poszukać dawnego lokatora. Na jego drodze stanie tytułowy Crooked Man. Najwięcej o tej grze będę opowiadać, bo moim zdaniem jest to najlepsza gra z serii. Następnie mamy The Sandman'a, w której przyjdzie nam pokierować dziewczyną imieniem Sophie, która ma problemy ze spaniem, a pewnej nocy okazuje się, że większość osób w mieście zasnęła i szukała na powodu zajścia całej sytuacji. Z góry podkreślam, że tutaj elementów horroru jest najmniej. Przygodę nazwałbym bardziej taką mroczną baśnią. Trzecią grą jest The Boogeyman. Głównym bohaterem jest Kate. Detektyw, który wraz z żoną wybiera się na wakacje do zamku, w którym dochodzi do serii morderstw. A jak to detektyw? Musi dorwać zabójcę, zanim wszystkich spotka tragiczny los. Ostatnią grą jest The Hangman. Fabuła tutaj na początku jest jest najbardziej tajemnicza, bo przyjdzie nam pokierować losami młodego Willa, który przyjeżdża do miasta w nieznanym przez gracza celu. Wszystkie produkcje opierają się na eksplorowaniu, rozwiązywaniu zagadek i uciekaniu przed niebezpieczeństwem ze strony antagonistów. Chociaż to duże uogólnienie, bo widać, że w całej serii dochodzi do różnych zmian urozmaicających rozgrywkę. W The Crooked Menie będziemy stawać bezpośrednio do walki z zagrożeniem, czy to szukać sposobów na odgonienie potwora, lub walczyć Walczyć z nim przy pomocy różnych broni, a na przykład w Sandmanie dojdzie nawet do misji skradankowych. Również kwestie zakończeń się mocno w całej serii zmieniają. Pierwsza gra opiera się o podejmowanie decyzji pod koniec etapów, gdzie zły wybór wyciąga od razu konsekwencje i daje nam złe zakończenie. Natomiast Boogeyman podchodzi już zupełnie inaczej. Tam podczas całej podróży trzeba wykonać wszystkie działania, które nie są w samej grze wyjaśnione. To powoduje, że uzyskanie dobrego zakończenia. Będzie wymagać ukończenia całej gry jeszcze raz lub skorzystania z solucji. A jak już o solucji mowa, to większość zagadek nie stanowi problemu, chociaż niektóre mogą przynieść nam trochę kłopotów, zwłaszcza w bugimenie. Najlepszą warstwę każdej z produkcji stanowią aspekty psychologiczne głównych postaci. To nie są zwykłe gry o uciekaniu przed potworem, tylko zagłębianie się w problemy wewnętrzne postaci, a wszystkie zagrożenia stanowią bardziej tło do tego wszystkiego. To, jak budowana jest, jest narracja i idące za nią pokłady emocji, potrafią naprawdę doprowadzić do płaczu. Wiem, że to dziwnie brzmi, jak obserwuje się warstwę wizualną gry, ale naprawdę tak jest. Całości pomaga świetnie dobrana muzyka, która komponuje się z wydarzeniami w sposób genialny. Można też w teorii ogrywać produkcję w różnej kolejności, ale trochę mija się to z celem. Ponieważ główni bohaterowie wracają do następnych gier i już jako postacie poboczne, a warto też wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Widać, że. Pierwsza i ostatnia gra z serii mocno inspirują się Silent Hillem. Same lokacje i styl przypominają odwiedziny na cichym wzgórzu. Cała seria była naprawdę interesującą przygodą i polecam ją każdemu. Nie licząc Sandmana, cały klimat budowany jest w sposób wzorcowy, a pewne humorystyczne dodatki do całości budują suspens i można naprawdę się przy nich uśmiechnąć. A teraz zapraszam do galerii sztuki. Wesoła wycieczka do galerii sztuki z rodziną kończy się dla Ip wędrówką po dziwnym i niebezpiecznym świecie, gdzie obrazy i rzeźby ożywają, a żeby przetrwać należy dbać o róże. Czerwony kwiat Ip symbolizuje nasze zdrowie. Tutaj, w porównaniu do innych opisywanych produkcji, bezpośrednia styczność z przeciwnikiem nie kończy naszej przygody, zwłaszcza że nie tylko wrogowie mogą tutaj nam wyrządzić krzywdę. Zagadki skonstruowane są w taki sposób, że złe odpowiedzi będą nas kosztować życie, ale nie od razu, bo możemy przyjąć określoną liczbę obrażeń przed wyzionięciem ducha. Dzięki temu popełniane błędy nie doprowadzą nas do konieczności powtarzania całych etapów. Oprócz IP, po drodze spotkamy jeszcze jedną postać, Garego, którego również przyjdzie nam się wcielić. Interesującym konceptem jest inne postrzeganie świata przez obie postacie. Najbardziej można to zauważyć w jednym z pomieszczeń, w którym IP widzi urocze króliki, natomiast Gary przerażające lalki. Gra posiada mnóstwo zakończeń, tych dobrych, jak i tych złych. Od tego, jakie dostaniemy, zależą nie tylko podjęte decyzje podczas rozmów, ale też czynności, jakie wykonamy w trakcie przygody. IP ma aktualnie dwie wersje. Pierwsza, oryginalna i darmowa dla każdego. Druga, natomiast jest płatnym remakiem, który oprócz posiadania zdecydowanie ulepszonej grafiki i podbitej rozdzielczości, posiada nowe zakończenia. Możecie już pewnie zauważyć wiele podobieństw wymienionych produkcji pod względem mechanik czy projektowania świata. Zanim jednak zbiorę to wszystko razem, Omówimy ostatnią produkcję. Spójrzmy na Anioły Śmierci. Dziewczyna imieniem Ray budzi się w dziwnym miejscu, z którego oczywiście planuje uciec. Historia zaczyna się dość standardowo. Podczas poszukiwań drogi ucieczki napotyka seryjnego mordercę pod pseudonimem Zak. Dzięki swojemu sprytowi udaje jej się uciec i kontynuować podróż. Jednak pod wpływem pewnych wydarzeń kolejne spotkanie z Zakiem nie rozpoczyna morderczej gonitwy. Ray sama do niego podchodzi i prosi o jedną rzecz, by ją zabił. Początkowo zaskoczony zabójca zgadza się spełnić jej życzenie pod jednym warunkiem, muszą oboje uciec z tajemniczego miejsca. Tym sposobem dziewczynę i zabójcę połączyła niecodzienna obietnica, która będzie siłą napędową do pokonania przeciwności, które postacie napotkają. Pokręcone, prawda? Ale to nie jest najdziwniejsza rzecz, jaką gracze zobaczą podczas obcowania z Angel of Death. Oprócz świetnej historii, główne skrzypce gra sama relacja bohaterów, Rey jest inteligentną i spokojną osobą, gdzie za szybko traci cierpliwość i często robi głupie rzeczy. Ich dialogi nie tylko wzruszają, ale też wywołują śmiech. Podczas gry przyjdzie nam rozwiązywać zagadki i eksplorować pomieszczenia w celu znalezienia drogi naprzód. Rozgrywka jednak jest urozmaicana różnymi aktywnościami, które na chwilę odrywają nas od głównej mechaniki. Dodatkowo gra jest dość wyrozumiała dla gracza. Przed każdym zagrożeniem wyświetla nam się okno zapisu, więc nie trzeba Bat się o mozolne poruszanie się tymi samymi korytarzami, nawet jeśli zapomnimy o zapisie. Co do zakończeń, to gra posiada tylko jedno zakończenie, które jest dość otwarte na interpretację. Wracając, jak mogliście zauważyć, przy pewnych kwestiach byłem dość oszczędny w szczegółach, a to z jednego powodu. Horrory stworzone w RPG-makerze posiadają mnóstwo cech wspólnych, które pewnie sami nawet zauważyliście. Po pierwsze, to mechanika. Wszystkie gry opierają się przede wszystkim na rozwiązywaniu Zagadek, eksploracji i ucieczce przed przeciwnikami może się wydawać, że jak siadamy do kolejnego takiego tytułu, to gramy w to samo. Jednak można to porównać prześmiewczo nazywanymi symulatorami chodzenia. Te gry stoją fabułą, narracją, po prostu opowieścią, która jest nam ukazywana w dość spokojny sposób, bez żadnych wybuchów. Oczywiście z jednej strony może to być nużące, jeśli po raz kolejny pakujemy się w coś tego typu, natomiast stanowi to dobrą moc od gier najeżonych akcjom. Czasami po prostu chcemy się rozłożyć i chłonąć opowieść bez pocenia się przed monitorem. Tak jak z książkami, wystarczy się położyć i czytać to, co przygotowali dla nas autorzy. Oczywiście twórcy byli mimo wszystko świadomi powtarzalności rozgrywki, dlatego często jakoś się urozmaicają, czy dodają limit czasowy na wykonanie jakiegoś zadania. I szczerze mówiąc, tutaj mogę wrócić do początku materiału. To, jak wyglądała rozgrywka w tych grach, sprawiało, że unikałem tych produkcji. Właśnie wydawała mi się zbyt powtarzalna i nudna, przez co same gry tak odbierałem, ale ogromnie się myliłem i przyznaję to, bo wszystkie te wymienione tytuły, jak i inni reprezentanci horrorów stworzonych w RPG Makerze mają opowieści tak interesujące, że dla nich warto sięgnąć po te tytuły. Nie popełniajcie tego błędu, co ja. Jak już o opowieściach mówimy, to warto przyjrzeć się, co ujrzymy w takich grach. Przede wszystkim to pojawia się koncept jakiejś tajemnicy. Coś jest ukrywane przez miejsce, w którym się poruszamy, czy przez samego bohatera. Może to być jakaś tragedia, szczególne wydarzenie, czy nieprzepracowana trauma. Dodatkowo widzimy w pewnych produkcjach operowanie gore. Brutalne zdarzenia, które mamy przez monitorem mogą mocno przerazić. Zwłaszcza mam tutaj na myśli Corps Party. Inną cechą jest oczywiście stylistyka. Osoby, które nie przypadają za kolorowymi kreskami i anime mogą negatywnie patrzeć na te tytuły. Chociaż nie powiem, odnoszę wrażenie, że przy takich wizualnych aspektach lepiej przyjmuje się rzeczy, jakie dzieją się na ekranie. Oczywiście takie cechy jak interfejs czy sterowanie również są potrzebne. Podobne. Nasza pierwsza ogrywana gra stworzona w RPG Makerze może być problematyczna, bo sterowanie na komputerze jest dość specyficzne, ale szybko idzie się przyzwyczaić. Podsumowując, chciałbym, byście z tego materiału nie tylko wynieśli kilka tytułów, jakie możecie w najbliższym czasie dodać do listy życzeń, ale też pewną oczywistość, o której ja na przykład zapomniałem. Warto czasami spróbować czegoś nowego, nawet jeśli nam się to na pierwszy rzut oka nie podoba. I to oczywiście nie tylko tyczy się omawianych dzisiaj produkcji. Próbujcie różnych gatunków i form naszych ukochanych gier. A kto wie, może odkryjecie coś nowego. Tyle ode mnie. Pozostaje mi się z wami pożegnać i zaprosić do innych fantastycznych treści na ostatniej tawernie. Jeśli ten materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na dole, a my widzimy się w następnych materiałach. Hej!